Armia Ludowa i Dom Roszczaków. Coś tam Platforma jeszcze chciała Wileństwo. Jarosław Szostakowski ma się zająć tą sprawą w najbliższy czwartek. Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera uważa, że dekomunizacja stała się w tym przypadku narzędziem walki politycznej. Zgodnie z zarządzeniem dawna Aleja Armii Ludowej będzie nosiła imię Lecha Kaczyńskiego. Wojewoda uważa, że sprzeciw radnych Platformy w tej kwestii jest nieuzasadniony. Jeżeli prezydent Warszawy, prezydent Polski, minister sprawiedliwości, prezes NIK-u, człowiek, który odcisnął ogromne piętno w historii Polski, nie zasługuje na ulicę w Warszawie, to pytam się, kto zasługuje na tą ulicę w Warszawie. To jest kompromitacja władz od trzech kadencji pani prezydent Mankiewicz-Waltz, że nie uczyniła tej decyzji. To jest oczywistością, że taka aleja powinna być w Warszawie. Zgodnie z tak zwaną ustawą dekomunizacyjną, samorządy miały czas, by samodzielnie dokonać zmian w nazwach ulic, które propagują komunizm. Termin minął 2 września. Teraz ten obowiązek przejęli wojewodowie. Sąd Najwyższy w Kopenhadze skazał na 6 lat więzienia i deportację 25-letniego Turka, który brał udział w wojnie w Syrii po stronie dżihadystów. Mężczyzna urodzony w Danii zostanie też pozbawiony obywatelstwa tego kraju. Tym samym Sąd Najwyższy podtrzymał decyzję sądu niższej instancji. Enes Cifti miał w 2013 roku 2 razy wyjechać do Syrii, by u boku tzw. państwa islamskiego brać udział w działaniach wojennych. Mężczyznę skazano również za próbę finansowania ISIS. Ma zostać deportowany do Turcji. Obrońca dżihadysty, mecenas Mikkel Jul Eriksen, argumentował, że 25-latek nie ma żadnych związków z tym krajem, dlatego nie powinno mu się odbierać duńskiego obywatelstwa i wysyłać do ojczyzny jego rodziców. Matka i ojciec 25-latka przyjechali do Danii w latach 60. i 70. jako imigranci zarobkowi. Skazany nie ukończył nawet szkoły podstawowej, pracował w należącej do rodziców pizzerii. Dzisiejszy wyrok sądu to pierwszy przypadek w Danii, kiedy sąd odbiera obywatelstwo osobie urodzonej w tym kraju. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Za 25 minut godzina 15, a my wracamy oczywiście do zakończonej konferencji prasowej premier Beaty Szydło i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Polakom żyje się lepiej i o to nam chodzi, tak podkreślił prezes PiS. No i poza programem Rodzina 500+, wskazywał na inne sukcesy, na przykład na podnoszenie płac, spadek bezrobocia oraz program Mieszkanie Plus, ale wspominał także o tym, co będzie czekać na najbliższe 2 lata. A o tym porozmawiam z moim gościem, Grzegorz Osiecki, Dziennik Gazeta Prawna. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Panie redaktorze, na co pan zwrócił uwagę w czasie tych wystąpień prezesa PiS i premier Beaty Szydło? Rozumiem, taka kategoria wolne wnioski. To zwracało uwagę, bo jednak podsumowanie tych 2 lat rządów było, no, takiego się można było spodziewać, tak? Zostały wyakcentowane w zasadzie te wszystkie sprawy, którymi PiS się chwali, zwłaszcza gospodarcze, kwestie rosnących pensji, podwyżek płacy minimalnej czy najniższych emerytur, Rodzina 500+, obniżka wieku emerytalnego, no to tak nawet słowem jest obowiązkowa tutaj się odbyła. Mieliśmy napomknięcie jednak, taka aluzję prezesa bardzo wyraźną do prezydentów w sprawie ustaw sądowych, bo była mowa przez Jarosława Kaczyńskiego o takich nieoczekiwanych trudnościach, które zostały, no, napotkała reforma sądownictwa 24 lipca. No i wspomniał, że teraz te 2 lata rządów będą jeszcze trudniejsze właśnie od tego momentu. No tak, tak. To oznacza, że dwa czynniki to nie, z którymi się liczy. Jeden to opozycja, o której mówił i jakby którą zmieniało to, że nie wszystko szło tak gładko, jak mogło iść, no ale akurat rolą opozycji nigdy nie jest podzielenie życia rządowi. Natomiast to ewidentnie te pogorszone warunki to także miał na myśli prezydenta, który zapytał ustawę o KRS-ie i o Sądzie Najwyższym. No tylko to jest też trochę zagadka, bo jednak tego co wiemy, mamy tutaj porozumienie. Możliwe, że Jarosław Kaczyński, no, to porozumienie, które zostało jakoś tam w piątek w zasadniczym kształcie, zdaje się zawarte. Mamy tę deklarację, że te 2 ustawy wejdą na najbliższe posiedzenie Sejmu. Więc jeżeli Jarosław Kaczyński mówi w ten sposób, to sugeruje tutaj jeszcze jakieś trudności, to może to dotyczyć, może to być rodzaj presji, jak się zbiera na prezydenta, bo tam już w trakcie prac sejmowych wszystko poszło gładko. No bo
mamy ze strony premier Beaty Szydło i ze strony Jarosława Kaczyńskiego dosyć wyraźne deklaracje, że PiS tutaj będzie starał się w maksymalnym stopniu zmiany sądownictwa wprowadzić. To, co też było charakterystyczne, to to, że w zasadzie nie było tutaj mowy o rekonstrukcji rządu, a to jest temat, który sam był wywołany przez premier Beaty Szydło. Na ten temat nie było mowy. No, rozumiem, że najpierw będą obchody, a te decyzje będą potem. I dosyć charakterystyczne wydało się jednak to, że tutaj pani premier w trakcie swojej przemowy akcentowała, czy tam chwaliła ministra infrastruktury Andrzeja Tomczyka, a z wczorajszego wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego w TVP-info i w programie Pierwszej Wiadomościach można było odnieść wrażenie, że to jest minister, który no za chwilę z rządem się pożegna, więc to była, nie jest tajemnicą, że Andrzej Adamczyk to jest jedna z zaufanych osób premier Beaty Szydło i że to była próba, no wyglądało to na próbę obronienia swojego ministra przed panią premier. Ale trzeba przyznać, że premier Beata Szydło także wspomniała o tym, że Mieszkanie Plus to jest dopiero wyzwanie tak naprawdę na te następne dwa lata. No tak, tak, ale też warto pamiętać o tym, że ona też od razu to jakby rozróżniła na dwie nogi, czyli na dwa takie filary, czyli ten filar, który filar komercyjny, tak to nazwijmy, który prowadzi PGKiN, który tak naprawdę jest całkiem nieźle sobie radzi, bo przypominam, że jakby pierwsze bicie łopaty odbyły się w grudniu zeszłego roku i pierwsze mieszkania mają być oddawane właśnie jeszcze w tym roku, zdaje się. I przez wiadomo, że tak naprawdę, żeby zostało się zauważalne, no to musi minąć kilka miesięcy, żeby to przyknęczyło jakąś taką mocną krytyczną. Natomiast no, tutaj jest jasne, było tak w obronie ministra Adamczyka podkreślane, że minister był już mówił o wielu podpisanych umowach, tak? Więc to była telefonia premier posła i wykonała adwokata. Myślę też, że o ile ostatnio no, wychodzą takie informacje, że nie wykluczona jest zmiana na podobę premiera, tak? Że może to rozpocznieć z tego głosu rządu. Na tej podjęcie konferencji prasowej będzie wszystko otwarte, bo nie jestem w stanie przewidzieć, ani nie jestem w stanie powiedzieć o tym, że pani premier może tak spokojnie, że zmiany premiera na pewno nie będzie, nie jestem w stanie powiedzieć o tym, że ale trzeba przyznać, że te podziękowania, te pocałunki w rękę i takie bardzo podkreślenie mocnej pozycji premier Beaty Szydło jednak nie wyklucza według pana tego scenariusza, że prezes Jarosław Kaczyński miałby zająć miejsce premiera? Nie, nie wyklucza. Ja zwracam uwagę na to, że bardzo dodatkowy sposób pani premier Beaty Szydło mówi o przyszłości rządu. Mówi o tym, że trzeba zrealizować te wszystkie wyzwania, które rząd do tej pory nie realizował. To chyba taki konkretny rzecz, to zdaje się, oprócz Mieszkania Plus, to wspomniała o reformie sądownictwa, które no, te patrzy, jakby toczy się obok rządu, tak? Bo nominalnie to są... Mleko jest zatrute, a nie prawdziwe. XXI wiek. Jak możemy składać ofiary? Jeżeli zemszczy z kościołów wychodzą, dochodzi do zamordyzmu, to mleko będzie czyste. Przyjmijcie z oddaniem cierpienia, które Pan Wam ześle i znoście je cierpliwie. I znowu anioł zniknął im z oczu. Co on powiedział, dociekał poruszony Francisco, gdy w końcu odzyskał głos. Czy ty tego nie słyszałeś? Zapytała Jacinta. Nie, nic nie słyszałem. Ja tylko widziałem dokładnie jak wówczas Valenius. Powiedz mi, Lucio, co on powiedział? Nie mogę teraz nic powiedzieć. Wyjąkała Lucia, ciągle jeszcze zupełnie nieobecna i odeszła. Ty powiedz, prosił chłopiec siostrzyczkę. Ale Jacinta potrząsnęła głową i pozostawiła brata samego, także i ona nie powiedziała ani słowa. Spodziewa się pan dużych zmian w rządzie, jeżeli chodzi o tę rekonstrukcję, mając także na względzie wysokie poparcie teraz Prawa i Sprawiedliwości, bo z ostatniego sondażu CBOS-u wynika, że 45% poparcia ma Prawo i Sprawiedliwość. Wielu rzeczy nie mógł zrozumieć, ciągle prosił o wyjaśnienie, lecz nawet Lucia nie potrafiła mu tego dokładnie powiedzieć.
Do kraju nadciągała jesień. Pewnego dnia, gdy na małym winnym wzgórzu trwał zbiór winogron, dzieci znów wędrowały ze swoją trzodą na znanym im pastwisko. Zapadł wieczór, słońce zaszło promieniście za wzgórza, całe niebo rozświetliło się czerwieniem i złotem. Wtedy przy kamieniach małej groty anioł ukazał się im po raz trzeci. Skłonił się do ziemi i powiedział: Najświętsza Trójco, modlę się do Ciebie z głębi duchu. Najświętsza Trójco, bo to kształt, bo to liczba, bo to cyfra, Najświętsza Trójco. A gdzie ten Jahwe? No gdzie ten odwieczny Bóg Żydów, pogan, dla wszystkich? Gdzie? Nie ma. Zamienili w kobietę, w faceta. Pamiętajcie, abyście nie wykonali obrazu w ogóle, czy na kształcie mężczyzny, czy kobiety. Serca Maryi, proszę Cię o nawrócenie biednych grzeszników. Trzykrotnie tak się modlił i zniknął w złotej poświacie wieczoru. Już pierwsze gwiazdki świeciły na niebie, gdy dzieci wróciły do domu. Pokochałam tego anioła, rzekła po namyśle Jacinta, lecz nie wiem, co to jest. Nie mogę już tańczyć ani śpiewać. Prawie nie mogę mu powiedzieć. Naprawdę nie wiem, jak to przychodzi. Jak dzieci mogły pojąć, co się im przydarzyło? Z nikim o tym nie rozmawiały, a nawet głos Jacinty załamywał się, gdy raz lub drugi usiłowała coś mamie opowiedzieć. Ona po prostu nie potrafiła o tym mówić. Tak samo było z jej współtowarzyszami. Była to nie dająca się wyjaśnić, prawdziwie niemożliwa do wypowiedzenia tajemnica pomiędzy niebem a duszami, których dotyka łaska Boża. Nadeszła zima. Przez rozległy kraj pędziły burze niosące ciężkie opady deszczu. Po nocach za oknami wyły wiatry i budziły dzieci ze snu. Często w takich godzinach wspominały cuda, których doświadczyły, szeptały wtedy po cichu modlitwy, których nauczył ich anioł. Przyszła wiosna i przepędziła w krainie zimnus. Znowu drzewa odziwne puszczały pędy, a świat był pełen światła i woni oraz a my już pędzimy do następnych komentarzy. Cicha kraina taborków i gór trwała w głębokim pokoju. A mimo to wojna ciągle jeszcze. A naszym gościem jest Bogumił Łuziński, gość niedzielny. Dzień dobry, panie redaktorze. Czy premier Beata Szydło może być spokojna o swoje miejsce, o fotel premiera, bo Jarosław Kaczyński. Czy Jarosław Kaczyński podkreślił jej mocną pozycję w czasie tej konferencji prasowej? Płakała przez cały dzień poprzedzający pożegnany wieczór. Nie bój się, moja siostrzyczko, pocieszał ją brat. Kto wie, czy pójdę na front, z pewnością do tego czasu wojna dawno się skończy. A ponieważ łzy jeszcze ciągle płynęły, wyjął swoją harmonijkę i zagrał fandango. Tańcz, siostrzyczko, tańcz, wołał. Wiem przecież, jak chętnie tańczysz. I czego nie osiągnęły wszystkie razem słowa pociechy, to udało się muzyce. Że Jacinta otarła łzy z twarzy i radośnie zawirowała w tańcu. W niedzielę będę się bardzo mocno za Ciebie modlić, obiecała wreszcie, wkładając bratu w ramiona. Do Twego anioła stróża chcę się modlić i jeszcze do innego anioła. Do jakiegoś anioła zatem. Zaśmiał się brat. Do anioła Portugalii. Odpowiedziało cicho dziecko i na jej twarzy pojawił się błąd, przebłysk wielkiej radości. W ogóle nie wiedziałem, że kraje także mają. Na co pan zwrócił najbardziej uwagę w czasie tej konferencji? Manuel. Ale ja to wiem. Ja to wiem z całą pewnością. Skoro będziesz się za mnie modlić, to na pewno powrócę do domu. Skinął brat. I ucałował małą dziewczynę. Proszę zwrócić uwagę, że poparcie lewicowe.
punktów. To jest dość niedorzeczne, że ma nie padło. Wydaje się, że tutaj właśnie kwestia nowych wyborców, to znaczy, ponieważ przeznaczył duże transfery poprzez 500 zł, poprzez przedstawić Państwu chór znany na pewno karyjskim słuchaczom bardzo dobrze, ale zasługujący na to, by poznała go również większa rzesza odbiorców. Chór akcentuje, został założony w To jest dla człowieka bardzo ważne, to go podnosi, to, że dziecko, które nie miało komputera, się z niego śmieli w klasie, no po jakimś czasie mogło odłożyć i kupić ten komputer. To są jakby, to nie jest kwestia tylko finansów, że komuś się nadbycie do kieszeni, prawda, jakichś dziadków, tylko to są rzeczy, które umiejętnie wykorzystywane, te sfery materialne, no podnoszą ludzi, podnoszą, dają pewne nadzieje na realizację swoich aspiracji. I wydaje mi się, że tu leży no, sukces rządu, jeżeli nie żywego poparciem w sondażach. Rzeczywiście, bardzo często minister Jarosław Kaczyński i premier Beata Szydło podkreślali ten sukces gospodarczy, więc możemy podejrzewać, że plan Mateusza Morawieckiego i sam Mateusz Morawiecki jest niezagrożony, jego miejsce w rządzie. I teraz pytanie jest takie, w kontekście tych spekulacji, jeżeli chodzi o rekonstrukcję rządu, to kto może martwić się o swoją pozycję? Bo padały oczywiście sprawy, oczywiście Mieszkania Plus, czyli minister Adamczyk. Czy jego pozycja stoi pod znakiem zapytania w tym momencie? Znaczy, no to niewątpliwie minister Adamczyk, bo to jest i 1 lista przystusze na zjeździe takim programowym PiS-u i wczoraj, no jest tutaj jakby wskazywane to Mieszkanie Plus, że to nie idzie najlepiej. Pytanie jest, czy rozwiązaniem będzie zamiana, prawda, wymiana personalna, czy też nie będzie tak, że to ministerstwo zostanie w jakiś sposób podporządkowane Ministerstwu Rozwoju, czyli premierowi Morawieckiemu, i bo tam dochodziło do pewnych napięć i minister Morawiecki krytykował właśnie ten ministra Adamczyka, no to tam chodziło o kwestie dróg i wykorzystywania środków. Więc może to być zmiana strukturalna po prostu, w ramach której no, ministra infrastruktury i budownictwa takiej funkcji już może nie być. No, z drugiej strony też Mieszkanie Plus no, jest trudnym projektem. To nie jest tak jak 500+, gdzie była kwestia organizacji. Tu jest jednak bardzo wiele czynników, które trzeba brać pod uwagę. Adamczyk tłumaczy, że on to wszystko przez 2 lata przygotował i że teraz właśnie ruszy. No, tak zapowiadała też pani premier. Także zobaczymy. Ja bym był powściągliwy co do zmian personalnych, bo tym, którzy są zwalniani przez media, przeważnie zostają na stanowisku. Chciałem jeszcze zapytać o kwestię tego sporu, który czy spór między prezydentem a Prawem i Sprawiedliwością, jeżeli chodzi o reformę sądownictwa, nie jest tajemnicą, ale niedawno został osiągnięty kompromis w tej sprawie, a dzisiaj prezes Jarosław Kaczyński znowu przypomniał, że te 2 lata następne będą dużo trudniejsze, no i wskazał taką datę graniczną, od którego momentu będzie trudniej, czyli od 24 lipca jest już trudno, a to wtedy prezydent Andrzej Duda zawetował 2 ustawy o KRS-ie i Sądzie Najwyższym. Czy ten spór znowu będzie, on istnieje znowu, czy, bo miał być zażegnany, a tymczasem znowu jest o tym mowa? Znaczy, prezes Kaczyński użył takie sformułowania, że 24 lipca są nowe okoliczności polityczne i w związku z czym nie wiadomo, czy wszystko się da zrealizować w taki sposób, jak PiS chciał. No to jest tak, że w tym takim jednolitym obozie władzy no, pojawił się czynnik, który może jakby poza PiS-em, poza prezesem Kaczyńskim, pojawił się rzeczywiście nowy czynnik, nowy podmiot, czyli prezydent, który
może mieć realny wpływ na tę reformę. I to jest jakby to do PiS-u i do prezesa Kaczyńskiego dotarło. To znaczy to jest tak, że rzeczywiście prezydent nie jest tylko notariuszem i że przygotowując różne rozwiązania trzeba się liczyć z jego zdaniem. To jest ta nowa okoliczność. No i być może to jest tak, że to jest tak psychologicznie bardzo trudne do zaakceptowania, bo przez półtorej roku właściwie PiS rządził jak chciał i robił co chciał. Nagle, według mnie zresztą dobry kierunek, to ma kogoś, kto może powiedzieć prawda, prawda? Czyli jest jakiś bezpiecznik, który zresztą deklaruje, że chce dokładnie tego samego, co PiS. Więc ja tutaj jakby takiego zagrożenia, że te reformy są nie do zrealizowania, czy w sądownictwie się to jeszcze zrealizuje, to ja nie widzę takiego zagrożenia. Raczej myślę, że to może być nawet lepsze i zdrowsze dla tych reform. Mówiła także pani premier o tym, że wygraliśmy spór z Unią Europejską w sprawie migracji i tej polityki migracyjnej. I wspominała także słowa Jarosława Kaczyńskiego, że właśnie nie tędy droga wtedy, kiedy Ewa Kopacz chciała przyjmować te kwoty obowiązkowe. Jak pan ocenia w tej kwestii politykę rządu? Niewątpliwie spór Polska wygrała, bo Unia Europejska wycofała się z kwot. Niemcy mają olbrzymie problemy. Zresztą to otwarcie granic było złamaniem solidarności europejskiej nie przez Polskę, tylko przez Niemcy, które samowolnie podjęły decyzje mogącą mieć bardzo duże skutki dla Europy. Więc według mnie decyzja rządu o odrzuceniu kwot była słuszna. Mam do rządu zastrzeżenie, że jakby bojąc się migrantów jako takich, że są wszystkich terroryści, że to są ludzie, którzy kulturowo nam zagrażają, nie asymilują, nie to jest słuszna diagnoza. On szukał siebie! Realnie potrzebowali pomocy, które było zagrożone, chociażby w ramach korytarzy humanitarnych, to była kwestia 100 osób rocznie, które trafili do szpitala i po prostu leczeni. Uczyniła tam, że to jest zupełnie błąd, ale popadają na narodów, jeśli chodzi o pomoc, że na przykład kupując 49-calowy telewizor Samsung. Bardzo dziękuję za rozmowę, Bogu Miłoński, Kość Niedzielny. Bardzo dziękuję za rozmowę. Reklama. Już teraz w Lidl. Akcja Błysk, a w niej proszek do prania Persil aż na 60 prań. Tylko 24,99 za 4,2 kg. Oraz ręczny kawiar XXL. Nie 99 za opakowanie. Lidl. Co tydzień coś nowego. Okres grypy i przeziębienia. Rozmawiam z doktorą Klaudią Zawiską. Panie doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję rutynę CMED, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. Rutyna CMED to idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjentów. Polecam ją także pacjentom. Stosując rutynę CMED, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Pana Mary, wracajna, bo tam świadkowie chowy na ochotki. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnieniem. Mnie też to padło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym kuknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnienie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. I dwie korzyści. Tyle paczek do nadania, jak to wszystko zorganizować? Wybierz Pocztę X, kuriera Poczty Polskie. To sprawdzony i niezawodny sposób na szybką dostawę. Ogólnokrajowy zasięg, gwarantowane terminy doręczenia przesyłek. Jest też Pocztę X z opcją odbiór w punkcie, w sieci wybranej stacji Orlen, kiosków ruchu i wkrótce w sklepach Żabka. I to wszystko ma Pocztę X? Tak, a za pobranie możesz zapłacić kartą kuriera. Super, wybieram Pocztę X. Pocztę X, kurier Poczty Polskie. Paczka zawsze na czas. Piling skończony. A przy okazji, co u twojej córki? Ach, daj spokój.
Ania ma tynę trądzikową i przez tomazę kompleksu. Stosowała różne środki, ale nie była zadowolona. Kupili tabletki Lizaxinu. Tabletki? Tak, składniki Lizaxinu pomagają oczyszczać skórę od wewnątrz i dbają o jej prawidłowy wygląd. W naszym studiu urody to numer jeden. Suplement diety Lizaxinu. Wyjdź z twarzy. Aflofa. Dziękuję za Lizaxinu. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Gdy za oknem deszcz i plucha, złe to pochlebie na maluchra. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. Punktność na tej wachty sięga w Edpo Aromactiv. Szybko poznasz plastramoc, który działa całą noc. Zatkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe nosy. Aromactiv zero w aptekach. Dlaczego kupujesz nerweczku litra? Bo to jest tak świeżo. No to zapraszamy. Już teraz pomarańcza aż 40% taniej, 3,59 za kilogram. A polskie kruszki konferencja tylko 2,89 za kilogramowe opakowanie. Ryneczek litra, po prostu świeżo. Uciekają. Zatrzymać ich. Są tuż za nami. Szybciej. Wstać. Dopadli mnie. Kiedy mnie dopada chrypa, zawsze sięgam po Vokaler. Vokaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę. Szybko i skutecznie. Vokaler to podstawa w zawodzie lektora, ale polecam go każdemu na problemy z chrypą i suchym gardłem. Wyrób medyczny Vokaler, niezawodny na chrypę. Wybierz swój ulubiony smak. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne, aż trafiłam na irigację. Zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam zestaw irigacji w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nawet nie wiesz, jaka to ulga. Wreszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Gracia. Gracia plena. Gracia plena. Tu Polskie Radio 24, zbliża się 15. Czas na informacje dnia. Sukcesy rządu na półmetku kadencji. Polakom żyje się lepiej i o to nam chodzi. 2 lata od objęcia władzy podsumowali Jarosław Kaczyński i Beata Szydło. Tak, bo niektórym to jest, jak te morgelony, te... Kolejne działki w centrum Warszawy wracają do Skarbu Państwa, to decyzja Komisji Weryfikacyjnej. Gorzej się powiemy też o klejnotach skradzionych z brytyjskiego pociągu. Są warte 1 000 000 funtów. Maja Borkowska, zapraszam. Podziękowania i plany na półmetku rządu Prawa i Sprawiedliwości. Prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Beata Szydło podsumowali 2 lata od objęcia władzy przez Zjednoczoną Prawicę. Co uznali za sukces i jakie mają cele na przyszłość? To pytanie do reporterki Polskiego Radia 24. Prezes Jarosław Kaczyński stawia na programy społeczne i politykę gospodarczą. Podkreśla, że bez uszczelnienia systemu podatkowego i strategii odpowiedzialnego rozwoju nie byłoby ani programu Rodzina 500+, ani Mieszkania Plus. Polakom żyje się lepiej i o to nam chodzi, a chcemy jeszcze, może wielką ilość Polaków, wyrwać z tej specyficznej niewoli, jaką jest niewola kredytowa. Premier Beata Szydło także zwraca uwagę na wyrównywanie szans dzięki wielkim programom społecznym i rozwojowym, czyli celów na przyszłość, wymienia reformy sądów. Nie ma sensu reforma sądownictwa, jeżeli ona nie będzie dogłębna. Jeżeli ona rzeczywiście nie da poczuć Polakom takiego, że sąd został przywrócony. Bo taki jest sens, taka jest idea tej reformy. Zdaniem premier Beaty Szydło reformę sądów uda się wkrótce zrealizować. A więcej o podsumowaniu 2 lat rządów Zjednoczonej Prawicy zaraz po informacjach dnia w programie Gorący Temat. Komisja Weryfikacyjna uchyliła decyzje reprywatyzacyjne 3 nieruchomości w bliskim sąsiedztwie Placu Defilad w Warszawie. W latach 2012-2013 stołeczny ratusz przekazał rzekomym spadkobiercom nieruchomości przy ulicy Złotej 19, Zielnej 7, Złotej 17 i Chmielnej 50. Komisja Weryfikacyjna orzekła, że najdroższe działki w Polsce stają się własnością Skarbu Państwa. Wkrótce miasto stołeczne Warszawa będzie mogło nimi zarządzać i jak mówił na konferencji prasowej szef Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki, teren wokół
Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie ma szansę na ostateczne uporządkowanie. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy dzięki decyzji komisji będzie mógł wreszcie urządzić centrum stolicy, tak jak stolica na to zasługuje. Orzekając o uchyleniu decyzji ratusza, komisja wskazała na rażące naruszenia kilku zapisów kodeksu postępowania administracyjnego, m.in. przy podejmowaniu decyzji o reprywatyzacji trzech nieruchomości przy placu Defilad. Ratusz opierał się na dokumentach, pod którymi tuż po II wojnie światowej podpisywały się nieuprawnione osoby w zastępstwie za mecenasa Witolda Bayera, pełnomocnika powojennych spadkobierców. Mecenas Bayer został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa, co spowodowało, że nie mógł podpisać się pod tymi dokumentami. Michał Walczyk, Polskie Radio 24. Przeciwko decyzji komisji weryfikacyjnej na niejawnym posiedzeniu głosował poseł PO Robert Kropiwnicki. Jak ocenił, dopatrzenie się braków formalnych w powojennych decyzjach jest nadmiernym formalizmem komisji. 71 osób zatrzymano dziś w związku z oszustwami, wyłudzeniami kredytów i działaniem na szkodę SK Banku. O wspólnych działaniach prokuratury i Centralnego Biura Antykorupcyjnego poinformował prokurator krajowy Bogdan Święczkowski. Podkreślił, że wśród zatrzymanych są osoby, które zajmowały w banku wysokie stanowiska. Dotyczy to członków byłego zarządu tegoż banku, a także kierownictwa grupy Dolka. Łącznie zarzuty będzie miało przedstawione 85 osób. Ilość tych zarzutów to jest 1050 zarzutów. Kwota wyłudzeń, oszustw i działań na szkodę spółki to jest kwota powyżej 1 600 000 000 zł. Wszystkie straty związane ze SK-Bankiem przekroczyły 2 700 000 000 zł. Bogdan Święczkowski zapowiedział kolejne kroki zmierzające do wyjaśnienia tej sprawy. Będą kolejne czynności śledcze, które mają doprowadzić do szczegółowego wyjaśnienia, a także oskarżenia winnych tego rodzaju przestępstw. Na dzień dzisiejszy główne osoby podejrzane w tej sprawie, członkowie zarządu SK-Banku, m.in. prezes Jan B., Elżbieta K., a także osoby z grupy Dolkan, przede wszystkim prezes zarządu, czyli Sławomir D., otrzymały zarzuty działania zorganizowanej grupy przestępczej, a także doprowadzenia do powstania wielkiej szkody, wielkich rozmiarów w majątku tegoż banku. Prokurator krajowy poinformował, że udało się zabezpieczyć mienie zatrzymanych w postaci m.in. kilkunastu mieszkań. Brytyjska policja poszukuje klejnotów wartych 1 000 000 funtów. Były w walizce skradzionej jednemu z pasażerów podróżujących pociągiem z Londynu do środkowej Anglii. Minioną środę 35-letni handlarz drogocennymi kamieniami wsiada do pociągu zaczynającego bieg na dworcu Houston. I tu zaczyna się wielka zagadka, bo jego walizka znika. Teraz pytanie, jak do tego doszło? Czy to zbrodnia doskonała? Być może pewną poszlaką wskazującą na przyczynę owego zniknięcia jest fakt, że nasz kolekcjoner zamiast trzymać walizkę na kolanach, włożył 1 000 000 funtów na półeczkę nad siedzeniem. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, pyta teraz policja. A chodzi o teczkę z rubinami, z szafirami czy szmaragdami. Na szczęście mamy jej precyzyjny opis. Jest duża i czarna. W środku znajduje się ponad 40 drogocennych kamieni. Informuje policja. Publikuje też 2 zdjęcia. Jedno świadka lub potencjalnego podejrzanego. Na drugim bezcenna wskazówka, która pozwoli zidentyfikować walizkę. Drogocenny kamień, który znajdował się w środku. Dla Polskiego Radia Adam Rudowski, Londyn. Reforma, zapraszam na wiadomości sportowe. Rafael Nadal wycofał się z rywalizacji w tenisowym turnieju ATP Finals w Londynie z powodu niedoleczonej kontuzji prawego kolana. Hiszpan rozegrał wczoraj pierwsze spotkanie, w którym uległ Belgowi Davidowi Goffinowi 6-7, 7-6, 4-6. Przypomnę, że w poniedziałek zwycięstwo w Londynie odniósł debel Łukasz Kubot Marcelo Melo, który w 2 setach pokonał Iwana Dodiga i Bruno Soaresa. Nie milkną echa wczorajszego meczu reprezentacji Polski z Meksykiem. W Gdańsku biało-czerwoni przegrali 0-1, a na boisku zaprezentowało się wielu niedoświadczonych zawodników. Wśród nich obrońca Zagłębia Lubin, Jarosław Fiach, który cieszył się z szansy, jaką dał mu trener Adam Nawałka. Przede wszystkim mogę być zadowolony z tego, że zagrałem 2 mecze w pełnym wymiarze. Na pewno były to 2 dobre mecze, mimo dzisiaj kilku błędów, natomiast nie były to jakieś znaczące błędy i myślę, że ogólnie mogę swoje występy ocenić pozytywnie. Na pewno też dałem trenerowi sygnał na to, że jestem gotowy, że włączę się do walki na Mistrzostwa Świata. Nie wystrzeliłem się kilku błędów, też straciliśmy 1 bramkę, natomiast w perspektywie tych 2 meczów raczej oceniam się pozytywnie. Polska i Meksyk mają zapewniony udział w przyszłorocznym mundialu, natomiast na rosyjskich boiskach zabraknie piłkarzy reprezentacji Włoch. Wczoraj Azzurri zremisowali bezbramkowo ze Szwedami. W pierwszym meczu Skandynawowie zwyciężyli 1-0 i to oni wywalczyli z tego barażu kwalifikacje na Mistrzostwa Świata. Trener reprezentacji Polski Adam Nawałka przyznaje, że to niespodzianka, ale na pewno nie sensacja.
To jest cały urok piłki nożnej. W sytuacji takiej, kiedy są baraże, to nie ma zdecydowanego faworyta, chociaż wiemy doskonale, że poziom zarówno Ligi Włoskiej w porównaniu do Ligi Szwedzkiej, jak i również sumy umiejętności zdecydowanie po stronie Włochów, ale taka właśnie jest piłka. Z Włochów zabraknie w Mistrzostwach Świata po raz pierwszy od 1958 roku. Washington Wizards pokonali Sacramento Kings 110-92 w meczu koszykarskiej Ligi NBA. 18 punktów dla zespołu z Waszyngtonu zdobył Marcin Gortat. Polak miał także 7 zbiórek. To 8 zwycięstwo Wizards w obecnym sezonie. I jeszcze prognoza pogody. W całym kraju sporo chmur i przelotny deszcz. Na północy i krańcach południowych może padać deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach od 3 do 5 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 70 km na godzinę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Przed mikrofonem Mateusz Maranowski. Jest 8 minut po godzinie 15. Gorący temat. A czy gorąco było na konferencji prasowej premier Beaty Szydło i premiera Jarosława Kaczyńskiego? O tym opowie Ewa Wasążnik, reporterka Polskiego Radia 24, która już jest w studiu. Dzień dobry. Dzień jeszcze dobry. Raz. Dzień dobry. Na pewno było bardzo merytorycznie. Merytorycznie. Tak. W takim razie, co mogliśmy takiego merytorycznego usłyszeć? I nie pytam dlatego, że zaprzeczam. Mówię o tym, że było merytorycznie, bo było tak bardzo uporządkowana informacja o tym, co wydarzyło się przez ostatnie 2 lata. Premier Beata Szydło i prezes PiS Jarosław Kaczyński głównie chwalili się tym, co się udało. Mówili o sukcesach rządu Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy, metodycznie wyliczając największe osiągnięcia tej ekipy rządzącej. No i prezes Jarosław Kaczyński zaznaczał i podkreślał, że tym najważniejszym sukcesem jest rosnąca wciąż jakość życia Polaków. To jest polityka nastawiona nie tylko na pewne wsparcie, mówię tutaj o 500+, ale to jest polityka nastawiona także na to, żeby podnosić płace, i to się udaje zarówno poprzez metody administracyjne, minimalna płaca, minimalna emerytura, minimalna renta, to jest podnoszone i będzie jeszcze podnoszone, ale także poprzez mechanizm związany ze spadkiem bezrobocia. I tutaj mamy kolejny element tej naszej diagnozy, mianowicie stwierdzenie, że pewna aktywna rola państwa, której w żadnym wypadku nie należy mylić z etatyzmem, może wesprzeć rozwój polskiej gospodarki, może doprowadzić do tego, że ona się będzie rozwijała szybciej. Polakom żyje się lepiej i o to nam chodzi. To prezes PiS Jarosław Kaczyński, który podsumowuje 2 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości, mówi o tym, że Polakom żyje się lepiej, że podnosi się jakość życia dzięki właśnie takim programom jak 500+, jak podniesienie płacy minimalnej, jak przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego, ale Jarosław Kaczyński mówi także o tym, co w przyszłości, co przez najbliższe 2 lata zamierza zrobić rząd PiS, i tutaj na pierwszy plan już od dawna, już od konwencji Prawa i Sprawiedliwości, na ten pierwszy plan wysuwa się program Mieszkanie Plus, który dla Jarosława Kaczyńskiego jest powiązany z jeszcze jednym bardzo ważnym czynnikiem. Polaków, może wielką ilość Polaków wyrwać z tej specyficznej niewoli, jaką jest niewola kredytowa. Bardzo wiele polskich rodzin żyje w sytuacji, w której jakby nie ma wyjścia. Zaciągnęło kredyty, bo nie mogło inaczej, bo po prostu musi mieć mieszkanie, musi jakoś żyć. I dzisiaj jest wysoce ograniczona w swojej wolności właśnie poprzez tą zależność. To, co chcemy czynić i co już czynimy, ma prowadzić do tego, żeby ta zależność kredytowa była coraz mniejsza, by coraz więcej Polaków mogło żyć, decydować o swoim życiu dużo bardziej swobodnie.
I tutaj, jak się domyślamy, jest właśnie to pole do popisu i miejsce do działalności państwa, które może wspierać głównie młodych ludzi w tym, aby łatwiej mogli kupić własne mieszkanie. To jest również, jak mówi Jarosław Kaczyński, forma zachęty dla osób, które zdecydowały się na emigrację, by mogły do kraju wrócić. Już nie tylko 500+ i ta zachęta demograficzna, tak to nazwijmy, ale również Mieszkanie Plus, które ma skłonić osoby, które wyjechały za granicę, żeby tam pracować, do powrotu do kraju. To, tak jak mówię, prezes Jarosław Kaczyński, który mówi o tym, co już się udało i co jest zaplanowane na przyszłość, w podobnym tonie, ale to nie niespodzianka, wypowiadała się również dzisiaj premier Beata Szydło. Ona mówiła o tym, że ma takie głębokie poczucie, że te 2 lata to było wyrównywanie szans wśród Polaków, że to było przywracanie swobody wyboru. Tutaj jako przykład podaje sprawę 6-latków, sprawę edukacji, ale mówi również o tych 3 filarach, na których oparty jest rząd PiS. To jest rodzina i rozwój, czyli mniej więcej to, o czym mówił prezes Jarosław Kaczyński. I dodatkowo Beata Szydło mówi także i wspomina o bezpieczeństwie. I tutaj wyróżnia 2 resorty, przede wszystkim Ministerstwo Obrony Narodowej, wspominając o szczycie NATO, o wzmocnieniu wschodniej flanki sojuszu, ale mówi również o resorcie spraw wewnętrznych i administracji i chwali szefującego mu Mariusza Błaszczaka. Polskie służby, polska policja jest modernizowana i jest jedną z najlepiej funkcjonujących, działających służb i za to chcę bardzo serdecznie podziękować. A dużo było takich wydarzeń w Polsce, które były przełomowymi, które były ważnymi i chociażby ostatnie dni pokazują, że w tej chwili, kiedy jest rząd Prawa i Sprawiedliwości, kiedy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje pan minister Mariusz Błaszczak, to nawet wtedy, kiedy są bardzo duże wydarzenia tutaj, czy w Warszawie, czy w innych miejscach w Polsce, jest po prostu bezpiecznie. Premier Beata Szydło, mówiąc o bezpieczeństwie, mówi również o polityce migracyjnej, podkreślając i przypominając, że Unia Europejska jej zdaniem zmieniła swój pogląd na temat właśnie polityki migracyjnej, obserwując i doceniając nieustępliwą postawę Polski i polskiego rządu właśnie w tej kwestii. Jeśli chodzi o plany na przyszłość, to tutaj Beata Szydło przede wszystkim zwraca uwagę na reformę sądów, ale jednocześnie upomina, że ta reforma będzie tylko wtedy skuteczna i tylko wtedy sensowna, kiedy będzie dogłębna i też zapowiada premier Beata Szydło, że ma nadzieję, że ta reforma sądów nastąpi wkrótce, a ma ona również przysłużyć się temu, aby cały czas rosło zaufanie społeczne dla rządu Prawa i Sprawiedliwości. Za to zaufanie okazane dotychczas premier Beata Szydło podziękowała wszystkim zwolennikom PiS-u i wszystkim Polakom. Dziękujemy Polakom za to, że jesteście Państwo z nami, że uwierzyliście w nas 2 lata temu, że wierzycie w nas nadal i mogę Was zapewnić, że będziemy robić wszystko, żebyście wiarę w nas zachowali na kolejne lata, a tak jak powiedział pan premier Jarosław Kaczyński, by te reformy rzeczywiście ugruntowały się i byśmy mogli powiedzieć, że to dzieło, którego się podjęliśmy, zostało w pełni dokończone. Polska jest bezpieczna, Polska się rozwija, a wszystkie polskie rodziny mogą mieć poczucie tego, że są gospodarzami w swojej ojczyźnie. Będzie na to potrzeba jeszcze kolejnych lat, ale wierzę w to głęboko i mogę powiedzieć, że my słowa dotrzymujemy i dotrzymamy. Bardzo wiele mówi się o rekonstrukcji rządu. Czy pojawiły się jakieś sygnały w czasie tej konferencji prasowej, że któryś z ministrów może być, czuć się zagrożony? Było więcej tych sygnałów pozytywnych niż negatywnych, bo i zarówno prezes Kaczyński i premier Beata Szydło chwalili poszczególnych ministrów. Tutaj minister finansów i rozwoju, wicepremier Mateusz Morawiecki, oczywiście tradycyjnie już na pierwszym miejscu, to jest taki rządowy prymus, mam wrażenie, ale również minister Elżbieta Rafalska, również minister Tchórzewski, odpowiedzialny za energetykę, za energię. Ministerstwo Zdrowia również było tutaj wymienione, ale może już mniej entuzjastycznie chwalone niż Ministerstwo Finansów czy Ministerstwo Rodziny. Ministerstwo Infrastruktury i minister Adamczyk to jest chyba ten resort, który cieszy się może najmniej
mniejszym takim optymizmem. Pewnie ze względu na to, że projekt Mieszkanie Plus miał być zrealizowany, a nadal jest jeszcze na planach na najbliższe dwa lata. To tak, ale z drugiej strony i premier Beata Szydło i prezes Kaczyński mają świadomość, że nie jest to program łatwy i rzeczywiście wymaga czasu i prezes Kaczyński podkreślał tutaj, że on cały czas jest w tej wstępnej fazie, ale ta wstępna faza jest już dość mocno zaawansowana. Trudno spodziewać się po takim podsumowaniu dzisiejszym jakichś planów na przyszłość, jeśli chodzi o rekonstrukcję rządu, tym bardziej, że słyszymy, że te plany rekonstrukcyjne będą bardziej związane ze strukturą rządu, a mniej z personaliami, że to wszystko jest na razie w fazie konsultacji, kiedy tylko te konsultacje się zakończą. Zapewne poznamy szczegóły. To jeszcze kwestia sporna, która się pojawiła, czyli najbliższe dwa lata mają być trudniejsze, a to ze względu na zmieniające się okoliczności polityczne i tą datą zmiennych okoliczności politycznych Jarosław Kaczyński wskazał 24 lipca, czyli weta prezydenckie. Czyli ten spór znowu wraca? To prawda, no Jarosław Kaczyński rzeczywiście przypomniał i wypomniał być może również delikatnie weta prezydenckie do ustaw o Sądzie Najwyższym i o Krajowej Radzie Sądownictwa, ale tak jak mówiłam wcześniej, z kolei premier Beata Szydło wyraziła bardzo jednoznacznie nadzieję, że wkrótce te ustawy zostaną przyjęte i że one mają sens, ta reforma ma sens tylko wtedy, kiedy będzie dogłębna, czyli tutaj mamy też sygnał, że nie bardzo rząd PiS-u chce ustępować z tego projektu, który przedstawił panu prezydentowi. No w tej chwili wiemy, że te konsultacje z kolei na linii rząd-prezydent, Pałac Prezydencki, które prowadzi prezydencki minister Mucha i szef Komisji Sprawiedliwości Sejmowej, pan poseł Piotrowicz, są już bardzo zaawansowane i powoli kończą się i kończą się chyba sukcesem. Wiele wskazuje na to, że projekty tych ustaw trafią na najbliższe posiedzenie Sejmu. Także no rzeczywiście data 24 lipca wspomniana, ale może... Zostawiamy tutaj kropkę. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24, wprowadzała Państwa w szczegóły tej konferencji prasowej Jarosława Kaczyńskiego i premier Beaty Szydło. Gorący temat. Komisja weryfikacyjna uchyliła reprywatyzację trzech działek na placu Defilad, a w szczegóły wprowadzi Państwa dziennikarz Polskiego Radia Michał Walczyk. Witaj, Michale. Witam, dzień dobry. Co w takim razie ustaliła poza tymi uchyleniami i dlaczego takie decyzje podjęła? Dzisiaj komisja weryfikacyjna podjęła decyzję co do trzech nieruchomości: ulicy Złotej 19, Zielnej 7 przez Złotą 17 i Chmielnej 50. Komisja weryfikacyjna orzekła, że najdroższe działki w Polsce stają się własnością Skarbu Państwa. Wkrótce miasto stołeczne Warszawa będzie mogło nimi zarządzać i jak mówił na konferencji prasowej szef komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki, teren wokół Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie ma wreszcie szansę na uporządkowanie. Prezydent miasta stołecznego Warszawy dzięki decyzji komisji będzie mógł wreszcie urządzić centrum stolicy, tak jak stolica na to zasługuje. Orzekając o uchyleniu decyzji ratusza, komisja wskazała na rażące naruszenia kilku zapisów kodeksu postępowania administracyjnego, m.in. przy podejmowaniu decyzji o reprywatyzacji trzech wspomnianych nieruchomości przy placu Defilad. Ratusz opierał się wtedy na dokumentach, pod którymi tuż po II wojnie światowej podpisywały się nieuprawnione osoby w zastępstwie mecenasa Witolda Bayera, pełnomocnika powojennych spadkobierców. Mecenas Bayer został aresztowany za swoją działalność antykomunistyczną przez Urząd Bezpieczeństwa, a to spowodowało, że nie mógł podpisać się pod dokumentami. Przeciwko uchyleniu decyzji o przekazaniu na rzecz Skarbu Państwa działek Złota 19, Zielna 7, Złota 17 i Chmielna 50 na niejawnym posiedzeniu głosował dzisiaj Robert Kropiwnicki. Jak ocenił polityk Platformy Obywatelskiej zasiadający w tej komisji, dopatrzenie się braków formalnych w powojennych decyzjach jest nadmiernym formalizmem komisji, powiedział. W latach 46-48 mecenas Bayer, który prowadził to postępowanie, był aresztowany. Były w jego kancelarii przesłuchania i przeszukania funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. A mecenas Janczewski, który przejął tę sprawę, przejął ją w dość, można powiedzieć, trudnych okolicznościach w związku z aresztowaniem mecenasa Bayera. I ciężko dzisiaj z punktu widzenia 2017 roku mówić, jak powinno być w 1946 czy 1948.
No i jeszcze słowo jedno o tym, co z prawowitymi właścicielami tych działek. Komisja niestety nie dysponuje narzędziami prawnymi do przyznawania odszkodowań właśnie prawowitym właścicielom. Mają oni szansę na spore zadośćuczynienie, ale pod warunkiem, że zacznie obowiązywać tak zwana duża ustawa reprywatyzacyjna. Wskazał dziś, mówił o tym dzisiaj na konferencji prasowej Patryk Jaki, ale to odszkodowanie może wynieść nawet 20% wartości nieruchomości, które dziś są najdroższymi działkami w Polsce. A w szczegóły wprowadzał Michał Walczyk, dziennikarz Polskiego Radia. Bardzo dziękujemy za te relacje. A teraz poprosimy oczywiście o komentarz. A moim gościem jest Jan Popławski. Miasto jest nasze. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy ta decyzja to dobra decyzja, to dobry dzień? No to jest spodziewana decyzja. No, każdy inny obywatel działający przed urzędem, który pewnych formalności nie zapełnił, no nie mógłby skutecznie przeprowadzić postępowania administracyjnego. No w tym wypadku tutaj uchybienie były i pomimo tego no urzędnicy tego nie sprawdzili, nie wyłapali. Był wniosek, który został pozostawiony bez rozpatrzenia. Powinien być pozostawiony bez rozpatrzenia i tak się nie stało w tym przypadku. Czy komisja weryfikacyjna powinna, czy te decyzje, czy jakby te decyzje, które uzasadniła, czyli to mówiła, że czy te decyzje przekonały pana do tego, żeby rzeczywiście jak najszybciej to zostało uchylone, jeżeli chodzi o te trzy działki? No tak jak mówię, no w innym przypadku każdy inny obywatel no nie mógłby odzyskać nieruchomości, nie mógłby bez dopełnienia tych formalności, które były wymagane przepisami prawa ówcześnie, no nie odzyskałby działki. No w tym wypadku urzędnicy nie przeprowadzili tej dogłębnej analizy, nie sprawdzili tych wszystkich okoliczności tego postępowania, które było wtedy prowadzone. No są to błędy formalne tego postępowania i ta działka nie powinna być zwrócona. Według portalu w polityce.pl urzędnicy miasta mieli wiedzę, że po II wojnie adwokat Witold Bayer wystąpił o prawo do zabudowy tych działek za symboliczną kwotę. W 1946 roku adwokata zatrzymał UB za działalność antykomunistyczną i nie dopełnił on wszelkich formalności, a po wyjściu z aresztu nie kontynuował już starań. Na początku lat 90. prawdopodobni spadkobiercy właścicieli atrakcyjnych nieruchomości rozpoczęli jednak starania o ich odzyskanie, powołując się na działania adwokata sprzed jej zatrzymania. Tak podawał portal w polityce.pl. Jak pan komentuje to? Rzeczywiście myśmy jako Rada Społeczna mieli do dyspozycji akta tej sprawy, zapoznawali się. Rzeczywiście tam przeszkodą, dla której pan mecenas Bayer nie dopełnił tych obowiązków, było to, że był zatrzymany i pozbawiony wolności. Nie miał fizycznie możliwości dopełnić wszystkich formalności przed urzędem i z tego powodu no, ta procedura po prostu nie została dokończona w ówczesnym czasie. Jak pan myśli, kto jest za to najbardziej odpowiedzialny? A pytam tutaj, czy za to odpowiedzialny jest to także ratusz? Nie, no oczywiście urzędnicy Biura Gospodarki Nieruchomościami, którzy nie sprawdzili tych okoliczności, nie zbadali ich dogłębnie i nie dopatrzyli się tego, że tam po prostu nie zostały dochowane wszelkie formalności w ówczesnych latach, no popełnili podstawowy błąd. No pytanie jest, czy było to celowe działanie i przymknięcie oko po to, żeby tą działkę zwrócić, tam zwracali określeni beneficjenci. My nie mówimy o przypadkowej działce, tylko to jest działka pod placem Defilad, najbardziej intratna działka w samej Warszawie, w którym został zmieniony specjalny plan zagospodarowania przestrzennego dopuszczający z niskiej zabudowy wysoką zabudowę przewyższającą pałac kultury, więc to nie są przypadkowe okoliczności, że tutaj urzędnicy przymknęli, mówiąc w skrócie, oko, tylko naszym zdaniem może mieć to znamiona celowego działania. Czy to rzeczywiście ta siatka takiej mafii reprywatyzacyjnej, czy ona rzeczywiście była tak głęboka, że można odzyskiwać takie działki, które są warte wiele milionów? No jak widzimy po tym przypadku, no nie tylko można takie działki odzyskiwać, ale można załatwić w Radzie Miasta to, że plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego, który pierwotnie dopuszczał niską zabudowę, jedynie tam nie można było wysokich budynków budować. Cóż po tym, jak się okazało, że handlarze roszczeń są zainteresowani tym terenem, no ten plan został zmieniony, dopuszczający dużo wyższą zabudowę niż sam Pałac Kultury, co wywindowało cenę całej działki parokrotnie, więc to naszym zdaniem nie są to całościowo ta operacja, jak się
po prostu kompleksowo przejrzy, no to nie są przypadkowe działania. Tutaj przymknięcie oko na tą formalność, jak i również ta zmiana planu, no naszym zdaniem tutaj nie ma przypadkowej koincydencji. Jak mantra wraca oczywiście pytanie, gdzie w tym wszystkim jest Hanna Gronkiewicz-Waltz? I dlaczego nie stawia się przed komisją weryfikacyjną, żeby odpowiedzieć na te wszystkie pytania, nie tylko o te działki, ale i całą resztę? No naszym zdaniem, no pani prezydent nie ma jasnego wytłumaczenia, dlaczego przez tyle lat sprawowała bezpośrednio nadzór jako prezydent Warszawy nad Biurem Gospodarki Nieruchomościami, nad całym procesem reprywatyzacji i dlaczego ten nadzór nie był należycie wykonywany w naszej ocenie przez panią prezydent. No ponosi tutaj naszym zdaniem jednoznacznie odpowiedzialność polityczną za tą całą dziką aferę, dziką reprywatyzację w Warszawie, za tą aferę, która wybuchła. No i nie ma jasnego wytłumaczenia. No to no, jak miałaby się pani prezydent wytłumaczyć, że nie wiedziała i się nie interesowała, jak sama jest jej rodzina beneficjentem jednej z decyzji zwrotowych, no to musiała wiedzieć, w jaki sposób te działki są odzyskiwane, jak wyglądają te procedury i te działania handlarzy roszczeń. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Jan Popławski, Stowarzyszenie Miasto jest nasze, był moim i Państwa gościem w gorącym temacie. Ja tylko przypomnę informację, komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję wydaną z upoważnienia prezydent miasta stołecznego Warszawy w sprawie reprywatyzacji trzech działek na stołecznym placu Defilad. Komisja uznała, że przy wydawaniu decyzji rażąco naruszono prawo administracyjne, tak poinformował przewodniczący komisji Patryk Jaki. Już za chwilę teraz skrót informacji. Reklama. Szefie, jak mamy to ciąć? Na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład laptop HP, szybki procesor Intel Core i5, dysk SSD. Zapłać teraz 1199 zł, a resztę bez żadnych dodatkowych kosztów za pół roku. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Oferta dotyczy kredytu z RRSO 0%. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Decyzja o przyznaniu kredytu podejmie bank. Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Pulneo w syropie lub kroplach. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Fenspiryt, syrop 2 mg na mililitr, krople 25 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Już teraz w Lidlu. Polska wieprzowina, karkówka XXL marki Rzeźnik, 50% taniej, 8,44 za kilogram. A kawa mielona Velarom Gold, 33% taniej, 4,99 za 250 gramów. Szczegóły oferty na www.lidl.pl. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Te kromkę zjem z serem, te z dżemem, te z kiełbasą, te z szynką, te z ogórkiem, te z twaróżkiem, a te kromkę zjem z... Pani sąsiadko, a pani z czym zjadłaby kromkę chleba? Z wdzięcznością. Dostrzeż sytuację samotnych, ubogich osób starszych. Podziel się. Kromka chleba dla sąsiada. Nie, tam kromka chleba, to starsi mogą dać kromkę chleba.